Jadę pociągiem, słucham biografii Elona Muska i zastanawiam się nad odpowiedzią na jedno z waszych pytań. Prosiliście, żebym zrobił jedną minutówkę o tym, jak wybierać sobie wzór do naśladowania. Trudny temat, jednocześnie prosty. No przecież to chyba tak jak w zespole projektowym, jak wybieram sobie zespół projektowy, pierwsze zastanawiam się, jakich kompetencji potrzebuję, czego im brakuje, potem synergicznie szukam takiej osoby, która ma to, gdzie ja bym chciał się znaleźć, a potem już idę jego tropem. I być może w ten sposób warto podejść, gdy poszukujemy wzorca do naśladowania. Ja myślę, jak to było w moim życiu. Gdy potrzebowałem się nauczyć tego, żeby zaczynać dzień od chwili w ciszy, w spokoju. A to znalazłem kolegę, który wiedziałem, że codziennie rozpoczyna dzień właśnie od tego, że siedzi w ciszy. Więc dopytałem go, jak on to robi. Prosto, mówi, nastawia budzik na 20 minut czy pół godziny wcześniej niż zwykle i ma tą chwilę. Przyszedłem jego tropem, nauczyłem się. To prosty przykład, ale myślę, że też bardziej skomplikowany można podobnie działać, czyli zobaczyć, czego mi brakuje, znaleźć osobę, która to ma, i potem pójść jego tropem. Proste? No proste. Pewnie niełatwe, bo trzeba po pierwsze troszkę pokory i wysiłku, żeby odnaleźć te swoje niepełnosprawności czy te braki, których nie mamy. Potem poszukać tą osobę, która to ma, i potem mieć tą wytrwałość, żeby dojść. Ale myślę, że te trzy kroki, czyli po pierwsze odnaleźć, dlaczego im brakuje, po drugie odnaleźć osobę, która to ma, a potem znaleźć sobie siłę, że pójdzie go tropem, to chyba jest recepta na to, żeby mieć skuteczny model, za którym pójdziemy.